Zaczynamy od 16 rozdział, 13 werset Ewangelii Jana. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. Opisując Ducha Świętego, Jezus cały czas podkreśla to, że Duch Święty jest Duchem Prawdy. I Jego głównym zadaniem jest wprowadzenie człowieka we wszelką prawdę. Nie wiem, czy widzieliście taki film pod tytułem Kłamca, kłamca. No właśnie. O tym, jak prawda wyswobadza człowieka. Jak trudna jest też prawda. Trudna prawda. To jest oczywiście komedia, która pokazuje, że człowiek musi mówić prawdę przez jeden dzień. Bo taka była, takie było marzenie jego synka. Ponieważ tata zawsze kłamał. Nawet fajnie się zaczyna początek filmu, jak pani w przedszkolu pyta dzieci, kim z zawodu, czy się zajmują wasi rodzice. I ten mówi, ten tamtym, a on mówi, a mój tata kłamie. Jak to kłamie? Mówi, no, ubiera się w garnitur, chodzi do sądu i kłamie. Mówi, a ty jest adwokatem. Mówi, no tak, mówi, jest adwokatem. Ale przez całą dobę musi nie kłamać. To jest cholernie trudne. To jest pokazane oczywiście w formie komedii. Ale okazuje się, że prawda, ona jest trudna, bo ona nie jest popularna. To nie jest coś, co jest popularne w tym świecie. To nie jest coś, co jest łatwe dla takiego zaabsorbowania. Bo my się wszyscy wychowaliśmy w kłamstwie. To jest w ogóle, to trzeba zrozumieć to o sobie, bo kiedy Bóg mówi, wszyscy kłamcy, to kiedy to się czyta, to w pierwszej linii to brzmi w ten sposób, że wszyscy ludzie są kłamcami, ale to słowo, ono oznacza coś o wiele więcej. Te greckie słowo, że wszyscy kłamcy, to nie oznacza tylko, że wszyscy kłamią, tylko że wszyscy wywodzą się z kłamstwa, że oni wywiedli się z kłamstwa, dlatego są kłamcami. Tak jak ktoś by wyszedł z rzeki i no jest mokry, no ale jest mokry dlaczego? Bo wyszedł z rzeki. Rozumiecie? To jest dlatego wszyscy kłamcy. Nas kłamstwo zdominowało. Kłamstwo jest kulturą tego świata. To jest kultura tego świata. I my w tej kulturze wyrośliśmy i dlatego Duch Święty, kiedy wchodzi w człowieka, to tak jak wielu ludzi mówi, że on tak słyszy Ducha Świętego wyraźnie. Tylko że no właśnie problem polega na tym, że ktoś jak do mnie mówi, że słyszy wyraźnie Ducha Świętego, to ja rozumiem, że on jest wprowadzany we wszelką prawdę. No bo jeśli nie jest, to on nie słyszy Ducha Świętego. Wiecie, o czym ja mówię? Bo to nie jest słyszenie Ducha Świętego. Bo Duch Święty wprowadza we wszelką prawdę. To nie tylko, że On wszelką prawdę objawia, mówi, że ją możesz usłyszeć. Nie. On będzie cię w nią wprowadzał. A że jest to trudne, to cię będzie w nią wpychał. Rozumiecie, o czym mówię? Że kiedy Duch Święty do ciebie mówi, to On jakby napiera na ciebie i wpycha cię w prawdę. I to jest niekomfortowe. To jest niekomfortowe. Dlatego wielu ludzi, jestem przekonany, że oni mają bardzo mały kontakt z Duchem Świętym. Bo to jest niekomfortowy kontakt. Rozumiecie? Jeżeli człowiek nie chce być wprowadzany w prawdę, nie chce prawdy, a zaznaczam to, co powiedziałem wcześniej, że prawda nie jest wygodna. To nie jest wygodna rzecz. To dla niego słyszenie Ducha Świętego, przebywanie z Duchem Świętym będzie również jakie? Niekomfortowe. To jest niekomfortowe.
Dla wielu ludzi jest niekomfortowe przebywanie z Duchem Świętym. Dlatego to, co oni mówią, wiecie, ludzie, którzy nie wchodzą w prawdę, a jednocześnie twierdzą, jak oni blisko są z Duchem Świętym, to ja wiem, że oni są blisko z jakąś imaginacją. Mówią, o tak miałem wspaniały czas, ale jaki miałeś wspaniały czas? Z kim miałeś wspaniały czas? Z kim? No z Duchem Świętym. No ale Duch Święty wprowadzał cię we wszelką prawdę. Duch Święty? No, taki czas miałem dobry, ale nie. Czy cię w prawdę wprowadza? No bo ja wiem, że to jest Duch Święty. No nie ma innego Ducha Świętego. Jak człowiek nie chce tej prawdy, walczy przeciwko niej, to przebywanie z Duchem Świętym jest niekomfortowe, w związku z tym ten człowiek nie chce przebywać z Duchem Świętym. No ale że jest narodzony z Bożego Ducha, że jest chrześcijaninem, to on sobie machinalnie stworzy alternatywę Ducha Świętego. Ta alternatywa to jest taka iluzoryczna forma, wytworzona z jego myśli i emocji. I on to nazywa Duchem Świętym, bo to jest środowisko, bo wiesz, każdy chce przebywać z Duchem Świętym. Tylko ludzie nie chcą przebywać z Duchem Świętym takim, jakim on jest. Chcą przebywać z Duchem Świętym takim, jakiego oni sobie wyobrażają. Rozumiecie? Ale Duch Święty to nie jest postać, którą można sobie wyobrazić, bo to jest osoba, i ona działa w określony sposób. W określony sposób. Ja w swojej służbie spotkałem się już wielokrotnie z takim sformułowaniem, że ktoś się mnie boi. Normalnie bym mówił, boję się ciebie. Mówię, dlaczego? Mówię, skrzywdziłem cię, okradłem, uderzyłem, zmanipulowałem w jakikolwiek sposób, czy nie? No nie. Ja mówię, to jaki masz powód, że się mnie boisz? No podaj mi argumenty, bo to jest dla mnie istotne. Rozumiesz? Bo ja byłem bandytą, może mam jakieś kurcze zajawki ze starego życia, ale ja potrzebuję wiedzieć, żebym Bóg utomowy. Bardzo proszę mi powiedzieć, czemu to się nie boi. I wyobraźcie sobie, że w 90% przypadków odpowiedzi są, może nie bezpośrednio, ale krążą wokół takiego zjawiska, że ja jestem bezwzględny. Że moje zachowania są bezwzględne. Ja mówię, ale to czemu się boisz? Czemu się tego boisz? Cóż złego w bezwzględności? Bezwzględność jest w porządku. No ktoś bezwzględny to jest ktoś, kto jest pewny. W ogóle, jeśli, nie wiem, wezmę jakiegoś fachowca do domu i on jest bezwzględny w jakiejś dziedzinie, to jest dla mnie tylko plus. To jest, ten facet nie pójdzie na żaden kompromis z tym zjawiskiem, tylko bezwzględnie zrealizuje projekt od A do Z. No to w czym sprawa? Czyli bezwzględność jest w porządku. Ale czemu bezwzględność jest dyskomfortowa dla ludzi? Dlatego, że ludzie w ogromnej ilości przypadków nie chcą w sposób bezwzględny podejść do zagadnień życiowych. Bo to jest bolesne, bo to jest trudne. Bo tam trzeba pokonać pewną barierę. Tam się trzeba przez coś przebić, przez coś przecisnąć. I to jest trudne. Tylko, że właśnie z Duchem Świętym jest taka relacja. Ona, wielu ludzi, tak jak mówiłem ostatnio, czyta go, że to pocieszycie. Tylko ja mówię, jaki to pocieszycie? No właśnie, to nie jest pocieszyciel na poziomie ułagodzenia twojego stanu, rozdygotania jakiegoś, tylko to jest pocieszyciel na poziomie wprowadzenia cię w prawdę, którą gdy przyjmiesz, to na stałe ona wyeliminuje twoje trwogi różne. Ona na zawsze wyeliminuje. Zobaczcie, co to jest za pocieszyciel. To pocieszyciel fundamentalista. Mówi, to chodź cię pocieszę tak, że cię już nigdy nie trzeba będzie pocieszać. Czy ty byś chciał być tak pocieszony? Czy też wolisz być pocieszany wielokrotnie w życiu i tak spędzić życie? No bo, rozumiecie, bo tu się rodzi pytanie natury medycznej.
Czy chcielibyśmy dostać lekarstwo na chorobę, która zniknie? Czy chcemy systematycznie dostawać lekarstwa na złagodzenie objawów choroby? To rozumiecie, czego człowiek chce? I okazuje się, że większość ludzi to chce mieć lekarstwo na złagodzenie efektów choroby, rozumiecie? Tak by chcieli. Nawet wiecie, szczególnie u ludzi, którzy długo chorują, to ci ludzie już tak w ogóle nie są w stanie uwierzyć, że mogą nie chorować, że oni jedyne co pragną, to to, żeby ich mniej bolało. Żeby mnie mniej bolało. No, a Duch Święty nie powoduje, że cię mniej boli. A ludzie mówią, ale wiesz, a ja się modliłem, mnie zaczęło mniej boleć. Ja mówię, widzisz, bo człowiek, jego psychika jest do tego zdolna. Nasza psychika jest zdolna do samoregeneracji i nasza psychika jest zdolna do tego, aby samemu wyeliminować pewne formy bólu. Ale są tylko pewne formy. My nigdy przez naszą psychikę nie wyeliminujemy korzenia problemu. Nigdy. No nie możemy, nie mamy takiej siły. Rozumiecie? No nie ma takiej siły. A Duch Święty ma tą siłę. Tylko jaki to jest rodzaj siły? To jest to, że On wprowadza nas we wszelką prawdę. I to o takim Duchu Świętym Jezus mówi. I On mówi, ale nie bójcie się tego Ducha Świętego. On jest bezwzględny. No jest bezwzględny. No jest bezwzględny. Rozumiecie? Jest bezwzględny. Wtedy się ktoś cię ocenia. Na przykład przychodzą ludzie na siłownię i teraz idą do trenera ocen. Nie? No i on ocenia go. Jak on go ocenia? No zgodnie z prawdą musi go ocenić, bo on musi wobec niego odpowiednio zastosować całą mechanikę w ogóle ćwiczeń, diety, wszystkiego. On nie może go ocenić w ten sposób, że on mu nie zrobi przykrości. On musi powiedzieć, słuchaj, jesteś gruby, zgarbiony, masz w ogóle wygięte plecy, rozumiesz, wywalone jelita do przodu, w ogóle rozumiesz, o co chodzi. Taki jest twój obecny stan. Rozumiesz? No musisz to usłyszeć, od niego. Ale w co musisz wierzyć? Że to jest fachowiec. Ja uwierzyłem, że Duch Święty to jest fachowiec. Bo wiecie, Bóg jest miłością. On mnie kocha. Rozumiecie? On mnie kocha. I teraz kocha mnie ten Duch Święty. Bo to jest ten Bóg. I teraz, skoro On to jest ten, który wprowadza we wszelką prawdę, to znaczy, że to nie jest dla mnie negatywne. Bez względu na to, ile to może na początku przynosić bólu. A rozumiecie? Bo wprowadzenie w prawdę może na początku przynosić ból. Ono może na początku przynosić ból. Ja już nie wiem, ilu ludzi ja miałem w swoim życiu, które się zabierało za terapię ze mną. Ja mówię, zabierało się. Bo to mało kto tą terapię pociągnął do końca. To są małe ilości ludzi, słuchajcie, w moim życiu. Dlaczego to są małe? Bo to ludzie się wywalają na terapię. Dla ludzi terapia to jest w ogóle coś, co oni mają w ich głowie, to istnieje, jest im źle w życiu. Źle jest im. I oni tak, idę na terapię. Ale ty nie wiesz, na co ty idziesz. Ty nie wiesz, na co ty idziesz. Ty nie idziesz po to, żeby cię ktoś tam zrozumiał, rozumiesz, o co chodzi, i wysłuchał. To nie po to się idzie na terapię. Rozumiesz? No na terapię idziesz po to, żeby skonfrontować się, tak, ze swoim realnym stanem, i podjąć decyzję odwrócenia się od miejsca patologii, w którym jesteś. A następnie, aby rozpocząć drogę w przeciwną stronę. I to jest, kurczę, bolesny temat. Happy jesteś później. Ale w trakcie jest źle. I ludzie nie chcą przejść tego źle. Tak jak wielu ludzi nie chce być blisko z Duchem Świętym. I ja dzisiaj po
tych latach służby, które mam ze sobą, jestem naprawdę w stanie powiedzieć bardzo obiektywnie, że masa odrodzonych Bożego Ducha ludzi nie chce być blisko z Duchem Świętym. Nie chce, bo to jest kłopotliwy temat. Temat problematyczny. Bo on cię wprowadza we wszelką prawdę. Bo on nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. Czyli to w ogóle Duch Święty to jest czysty przekaźnik prawdy. Jakby ci to powiedzieć, to jest jak radioodbiornik. Tam nie bardzo się możesz do tego przytulić. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. To jest bardzo ważne. To radioodbiornik, to prawdy, które z niego wychodzą, spowodują, że twój stan będzie się polepszał. Że będziesz coraz potężniejszy. Są te prawdy. Te informacje. To jest jakby źródło informacji, Duch Święty. Nie źródło zrozumienia ciebie. Rozumiecie, o czym mówię? Człowiek ma naturalną tendencję do tego, że chce być zrozumiany. Zrozum mnie. Zrozum mnie. I teraz ja mówię, ale ja ciebie rozumiem. No to już jest okej. Nie, no nie jest okej, bo ja się w ogóle nie zgadzam z tym, co ty przeżywasz. Ale ja cię rozumiem. Bo Bóg cię rozumie. W tej konwencji, rozumiecie? Że on jest imbecylem. On wie, co ty przeżywasz. Tylko to nie jest prawdziwe, co ty przeżywasz. 90% ludzi, którzy się rodzą z Bożego Ducha i przychodzą do Kościoła w sposób automatyczny przygląda się na życie innych ludzi z perspektywy starego człowieka. Jeszcze raz to powtórzę. 90% ludzi, którzy się rodzą z Bożego Ducha i przychodzą do Kościoła, przyglądają się na życie ludzi, oceniają ludzi, oceniają rzeczywistość z perspektywy starego człowieka. Automatycznie przekładają swoje w ogóle traumy, cierpienia na środowisko, w którym żyją. To jest normalna sprawa. I w większości kościołów nic się z tym nie robi. Nic się z tym nie robi. Żyje się w ogóle w takim czymś. Wiecie, co chodzi? W jednej wielkiej formule nieprawdy. Stąd potem są takie teksty. Zranił mnie, zraniła mnie. Rozumiecie, o co chodzi? Jak zranił? Jak zraniła? Prawda, z którą się spotykasz, musi być czymś, czego będziesz chciał i chciała. Wtedy będziesz mieć z Duchem Świętym kontakt. A tego trzeba chcieć. Na to się trzeba ustawić. To tak jak się fale w radiu ustawiało kiedyś. Starsi z was to pewnie pamiętają. Radio fale ustawiamy, różne fale. Były krótkie, ultrakrótkie, UKF, długie, średnie. I teraz ja musiałem sobie ustawić coś na tym radiu, żeby określoną falę wyłapać. Ja dokładnie musiałem wiedzieć, czego ja chcę. Rozumiecie? Ja się nie mogłem zgadzać na inne rzeczy. Ja sobie musiałem to ustawić, a potem, już jak ja sobie to ustawiłem, to ja potem tego słuchałem. Ja byłem w to wsłuchany. Wsłuchany. Ja pamiętam, jak była lista przebojów trójki z Markiem Niedźwieckim i w ogóle jak ja sobie chodziłem, miałem taki mały magnetofon Emilka i sobie chodziłem po domu, gdzie najlepszą falę mieć, bo to trwało tam powiedzmy za 2,5 godziny nawet potrafiło trwać, to w ogóle jak ja to złapałem, to ja siedziałem nieruchomo przy tym, że mi tam fala nie uciekła, ani jedna piosenka, ani jeden w ogóle, bo co to, bo to było cholernie ważne dla mnie. Dlatego tą prawdę trzeba chcieć, żeby móc z Duchem Świętym się relacjonować. Bo masę rzeczy, które nazywamy, że mamy relację z Duchem Świętym, to nie jest relacja z Duchem Świętym, bo to jest Duch, osoba, która wprowadza we wszelką prawdę.
wszelka prawda. Rozumiesz? Ty będziesz, ja mam na przykład, ty będziesz chciał ponarzekać do Ducha Świętego, a on ci będzie przypominał jedną obietnicę po drugiej i tak ci wymieni 630, tyle ile jest w Piśmie Świętym na przykład. I w ogóle wiesz, mój, co się w ogóle z moją głową dzieje? Przypomnij sobie takie rzeczy, że przychodzisz czymś do Boga i się przypominają wersety z Pisma Świętego. Przypominają ci się. Duch Święty wprowadza cię we wszelką, on ci przypomina. Często to wygląda jak maszyna. Ty o czymś, a on prawdę. Ty o czymś, a on prawdę. Ty mówisz, jest mi tu źle. Jest mi źle w małżeństwie, jest mi źle w kościele, jest mi źle w pracy, a on ci prawdę na to. I ty nie wiesz, czy to był Duch Święty, czy to po prostu ty zapamiętałeś werset z Pisma Świętego. Ale pytanie, dlaczego modlisz się teraz o to i ten werset się przypomina? Albo czemu dana rzecz ci się przypomina? Albo tak mało komfortowe słowo jest. Nie wiem, właśnie ty narzekasz o czymś, a on w ogóle mówi, bądź posłuszny moim słowu. Ty w ogóle... I to był Duch Święty. To był Duch Święty. Cię wprowadza we wszelką prawdę. Żeby się przepychać. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. Co to znaczy, że to, co ma przyjść, wam oznajmi? To znaczy, że Duch Święty, on będzie z tobą rozmawiał w ten sposób, rozumiesz? Abyś ty widział, tak? Najlepszą wersję swojej przyszłości. On nie będzie z tobą rozmawiał jakoś tam. On w swoich rozmowach z tobą będzie cię prowadził do tego, abyś widział najlepszą wersję swojej przyszłości. On ci będzie cały czas układał tak drogę, żebyś, gdy pójdziesz tą drogą, tak, uzyskał największe bonusy w życiu. Tak ci ułoży. On nie chce tam dla ciebie 50%, 60%, on czy takich rzeczy w ogóle nie rozmawia z tobą. On będzie rozmawiał o 100% sukcesu w twoim życiu. W twoim życiu. Czyli oznajmi, co ma przyjść. Bo co ma przyjść według serca Boga do twojego życia? Najwyższa forma sukcesu. To ma przyjść. Tego Bóg dla ciebie chce. Tego chce Bóg. I Bóg nigdy nie będzie z tobą rozmawiał o jakichś półśrodkach, zamiennikach, rozumiesz, ćwierć prawda i tak dalej, i tak dalej. Nie będzie z tobą mówił, jakoś to będzie, damy radę, czy coś tam, absolutnie. On ci przedstawiał będzie najlepszą wersję twojej przyszłości i będzie ci pokazywał prawdy Boże, które cię tam doprowadzą. I to jest dla masy ludzi niekomfortowe, bo wielu ludzi to by chciało, o, mam taki problem, Panie Boże, teraz pomóż mi ten problem załatwić. A dla Boga, to ty w ogóle w problemie nie jesteś. W ogóle, rozumiesz, to nie, Panie, spraw, żebym zachował tą pracę. A w ogóle Duch Święty doskonale wie, że jak ty zachowasz tą pracę, to skończysz tę pracę do końca życia. Ty tam skończysz. Dokończysz tam żywota. A rozumiesz, o co chodzi? I będziesz miał podnoszone, proszę ciebie, 0,5% rocznie w ogóle pensję. Tam skończysz tą pracę. No ale dla ciebie wyjście z tej pracy to jest jakiś dramat. To jest jakieś załamanie w ogóle życiowe. Ale dla Boga to nie jest załamanie życiowe. I teraz ten Duch Święty będzie cię prowadził, rozumiesz? W prawdzie będzie ci objawiał określone prawdy, tak? I drogę, która będzie absolutnym sukcesem w twoim życiu. No ale to w danej chwili dla ciebie może być w ogóle niekomfortowe. Rozumiesz? Ty będziesz w ogóle mówił, Boże, to spraw, żeby ta w ogóle kierowniczka, ona nie była dla mnie taka sroga. A Duch Święty będzie chciał, żebyś ty z miasta wyjechał. Wiesz? Bo to tam twoja przyszłość. On wie, że tam znajdziesz męża czy żonę, a
A tu jak zostaniesz w tym mieście, nigdy nie znajdziesz. A jak znajdziesz, to jakiś substytut. Rozumiecie? I teraz jest pytanie. Czy ja chcę takie relacje? Czy to jest coś, co mnie interesuje? No mnie na przykład zainteresowało. Mnie to zainteresowało. Stąd zdecydowałem, żeby porzucić różnego rodzaju iluzje tego, jaki Duch Święty jest. Prawda? Bo mi masę rzeczy w głowę wbito, jaki ten Duch Święty jest. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi, jak go uwielbi Jezusa. Uwielbi go przez to, że będzie powtarzał po Jezusie. Rozumiecie? On będzie powtarzał po Jezusie. On nie będzie. Gdzie ludzi mówi, bo to chodzi o to, że Duch Święty uwielbi Jezusa we mnie. Jak uwielbię Jezusa? Śpiewa psalmy, Duch Święty, na co? Na swoją cześć? To bzdura. No Duch Święty nie śpiewa psalmów, nie słyszysz halleluja, Jezus jesteś wspaniały, bo to jest absurd. Duch Święty, Jezus to jest jedna i ta sama osoba. On go uwielbi w jaki sposób? Że on powtórzy po Jezusie do twojego życia prawdy. On powtórzy po Jezusie. Kiedy był taki moment w moim życiu, że przeczytałem chyba w książce Kenneta Hickena, o tym już nie pamiętam, w której i załapałem, ja przez parę miesięcy czytałem tylko Ewangelię. Tylko Ewangelię czytałem. Nic więcej w Piśmie Świętym nie czytałem. Ja w ogóle przestudiowałem życie Jezusa do takiego stopnia, jest mi to trudno nawet wam powiedzieć, na czym polega dzisiaj pewnego rodzaju moja relacja z Bogiem. Ja na przykład w sposób automatyczny, kiedy na przykład rozmawiam z kimś, czy też obserwuję jakąś sytuację, to ja w sposób automatyczny wiem, jakie jest podejście Jezusa do tej sprawy. Ja to wiem. Ja wiem, jakie On ma emocje w związku z tą sprawą. Ja to wiem. A to jest przez studiowanie Jezusa. Przez studiowanie w ogóle w Ewangeliach. Przez przypatrywanie się Jezusowi. Bo Jego reakcje się nie zmieniły nigdy i w żadnym wypadku. A Duch Święty będzie tobie w pewnym sensie powtarzał te koncepcje Chrystusowe. On tak to będzie tobie powtarzał. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmię. Tutaj Jezus jeszcze raz im podkreśla jedność z Ojcem, jedność z Duchem Świętym. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. Wielu ludzi twierdzi, że ten werset mówi o tym, że on im mówi o spotkaniu po śmierci z Bogiem, czy też o porwaniu Kościoła. Ale słuchajcie się w to, jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas, a ujrzycie mnie. Ten krótki czas to jest jednakowy odcinek czasu. Bo idę do Ojca. On im mówi, że on niebawem odejdzie, on jako Jezus. Ale to jest cały czas nawiązanie do Ducha Świętego. Ale kiedy i oni będą mieli taką pustkę przez moment. Między Jego odejściem, rozumiecie? A zasłaniem Ducha Świętego. Taka pustka będzie. Znaczy między Jego odejściem a Jego zmartwychwstaniem będzie taka pustka. I ta pustka rzeczywiście jest. Prawda? Bo on odchodzi, a potem przychodzi jako uwielbiony, tak? I on już na nich, jak jest na ten tchnął, mówi, weźmijcie mojego ducha. To jest zaczyna ta przygoda z Duchem Świętym. Ujrzycie mnie. Czyli on im mówi, że niczym się nie będzie różniło to, że mnie widzicie teraz fizycznie, jak to, kiedy będę w was jako Święty Duch. Mówili wtedy niektórzy z uczniów Jego między sobą, cóż to znaczy, co mówi do nas jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie i to, bo idę do Ojca. Mówili więc
Cóż to znaczy, co mówi? Jeszcze tylko krótki czas. Nie wiemy, co mówi. Poznał Jezus, że go chcieli zapytać. I rzekł im, pytacie się nawzajem o to, co powiedziałem. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I znowu krótki czas ujrzycie mnie. Zobaczmy. Poznał Jezus, że go chcieli zapytać. Zamiast Jego pytać, pytali siebie. Przeciwna mentalność ludzka, z której On proroczo od samego początku chce ich wyprowadzić. Poznaje, że chcą to zapytać. Zamiast tego pytają siebie nawzajem. Po co to robią? No, przez brak głębokiego zrozumienia, że On jest źródłem informacji, głównym źródłem informacji. Czy jest źle pytać się nawzajem? Dobrze, dzisiaj mamy wszyscy Ducha Świętego. Ale to jest wtórne. Zawsze. To zawsze jest wtórne. Gwarantuję Ci, że jeśli przyjdziesz z czymś do Boga, nie będziesz czegoś wiedział, przyjdziesz z tym do Niego, to nawet jeśli nie usłyszysz bezpośrednio odpowiedzi od Niego, a usłyszysz odpowiedź od innego człowieka, to będzie to wynikiem tego, że przyszedłeś do Niego. Ale jeśli nie przyjdziesz do Niego, tylko przyjdziesz do innego człowieka, to będziesz miał totolotek. Rozumiesz? To będzie totolotek. A przyjście do Niego jest pewnikiem. Na 100% będziesz wiedział. Jak odpowie? Nieważne. To jest nieistotne. Ale do Niego. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wypłakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się obróci. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, ale gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta od ręce gwoli radości, że się człowiek na świat narodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Jezus mówi, że tylko ludzie, którzy realnie są związani z Nim, oni będą odczuwać Jego brak, inni Jego braku nie będą odczuwać. Świat tego nie będzie odczuwał. On od początku kładzie tą wielką granicę między wierzącymi a niewierzącymi ludźmi. Mówi też o tym, że właśnie jest ten moment, w którym wydaje się, że jest coś bardzo trudnego w życiu. Że kobieta, gdy rodzi, ona się smuci. Tak jest. Jest ból. Rodzi. Ale potem przychodzi dziecko na świat. Pokazuje im proroczo, że nie jest ważne, jak trudno będzie im przejść różne sytuacje, bo kiedy zdecydują się je przejść, to będzie stała radość. Stała radość. Dlatego mówi, że warto jest na jakimś odcinku przecierpieć pewne rzeczy. Wielu chrześcijan boi się tego. Mówi, przecież ja nie po to się narodziłem z Bożego Ducha, żeby cierpieć. Oczywiście, że nie po to. Tu nie chodzi o to, że ty masz cierpieć. Chodzi o to, że żyjesz w środowisku nieprzyjaznym do życia w ogóle. I żeby prawdy Boże mogły w twoim życiu funkcjonować prawidłowo, ty musisz właśnie przez pewne rzeczy się przeprzeć. Musisz przejść przez ciasne dziury. A sam Duch Święty cię będzie w nie wpychał, jeśli tylko będziesz chciał poznawać prawdę. A w owym dniu o nic nie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. W owym dniu o nic nie pytać nie będziecie. W jakim dniu znowu tu się dzieje? W dniu, kiedy będą wypełnieni Duchem Świętym. On nie mówi o dniu Jego ponownego przyjścia. On mówi o dniu, w którym Duch Święty ich wypełni.
On mówi, że wtedy, jeśli będziecie chcieli być Mu posłuszni, nie będzie dylematów w waszym życiu. Nie będzie dylematów. Rozumiecie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. On mówi to i do tego łączy to w swojej wypowiedzi, ponieważ On wie doskonale, że na tym właśnie rzecz polega, że kiedy oni będą z Nim zjednoczeni w Duchu Świętym, to też to, o co będą prosić Ojca, o co będą się modlić do Ojca, będzie w 100% zgodne z wolą Ojca. Bo słuchanie Ducha Świętego, bez względu na to, jak trudne w różnych sytuacjach, powoduje, że zawsze modlisz się zgodnie z wolą Boga. Osłuchasz się tej woli Boga. Osłuchasz się jej. Rozumiesz? Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Proście, a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna. On im pokazuje, że Jego osoba jest absolutnym połączeniem ich i Boga. Te zapisy, tak jak tutaj brzmią, w moim imieniu, wiecie, stały się sloganami chrześcijańskimi i używamy ich do tej pory często machinalnie. Ale to, co on im mówi, to im mówi o zjednoczeniu, o tym, że on jest tym łącznikiem, jednocześnie Bogiem i jednocześnie człowiekiem. I kiedy oni go przyjmują jako tego Pana i Zbawiciela, to oni stają się jedno z Nim, i jednocześnie jedno z Bogiem, i Bóg przestaje w cudzysłowie rozróżniać między Nim a nimi. Oni stają się Jego imienia. Przestają mieć swoje imiona. Bartek, Krzysiek, Zosia, Kasia. Wszyscy zaczynają mieć jedno imię, Jezus. Jedno imię, Jezus. Ludzie jednego imienia. Jednego imienia. Przestaje już być to, że Bóg rozmawia z Jankiem, że Bóg słucha modlitw w Krysi. Nie. Bóg słucha Jezusa. Jezusa. W ogóle wiecie o tym, że większość porażek chrześcijan, łącznie z naszymi, jak tu siedzimy, są wynikiem tego, że zwątpiliśmy w to, że mamy na imię Jezus. Po prostu. Odeszliśmy w swojej mentalności od tego, szukając Boga jako my. Stasie, Krysie, Zosie. A żaden Staś, Krysia, Zosia nie ma kontaktu z Bogiem. Z Bogiem ma tylko kontakt Jezus. Jeden człowiek ma kontakt z Bogiem. Jeden człowiek. Jezus z Nazaretu. I Bóg ma kontakt tylko z jednym człowiekiem. Z Jezusem z Nazaretu. Więc albo człowiek z tym Jezusem się złączy, będzie miał kontakt z Bogiem jako Jezus, albo się z Nim nie złączy i nie będzie miał kontaktu w ogóle z Bogiem. A wystarczy dać się wyprowadzić diabłu w pole. Ja się daję wyprowadzić masę razy diabłu w pole. I uznać, że jednak nie jest się w duchu Jezusem. Rozumiecie? I w związku z tym odniosłem mnóstwo porażek. On mówi, dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim. O nic. Nie prosiliście. Oni nie mieli takiego doświadczenia. On mówi, to się może zdarzyć dopiero, kiedy się ze mną zjednoczycie. Dopiero,
kiedy ja umrę i uwierzycie w moje zmartwychwstanie. Znaczy chodziło o to uwierzenie w zmartwychwstanie, że on stał z martwych. To chodziło o to. Mówi, bo teraz to jest na razie za mało. Teraz ja żyję i wy wierzycie we mnie, że żyję. A musicie we mnie uwierzyć, jak ja wstanę z martwych, że umarłem i wstanę z martwych. To jest ten klucz. Wiecie, to jest klucz. Ja często, jak prowadziłem ludzi do Jezusa, ja na tym miejscu miałem najwięcej zawsze punktów blokujących. Ja pytam, a wierzysz, że Jezus wstał z martwych? I masa ludzi mówi, no ale czy wierzysz w Jezusa? Wierzę. Wierzysz, że umarł za twoje grzechy? Wierzę. Czy ty naprawdę wierzysz, że Jezus wstał z martwych w ciele? Mówię, fizycznie wstał. Ja miałem masę razy taką historię, że ktoś mówił, no muszę pomyśleć. Musisz pomyśleć. Wiesz, że jak wierzysz, to nie musisz pomyśleć. Rozumiesz? Jak jesteś czegoś pewny, to nie musisz pomyśleć. Jak jesteś czegoś niepewny, to musisz pomyśleć, jakoś o sobie ułożyć w środku. Często wtedy brałem Pismo Święte i czytałem. Raz, drugi, trzeci, czwarty. Pamiętam kiedyś takiej jednej kobiecie, to czytałem kilka razy i wreszcie po którymś razem mówię, czy ty w to wierzysz? Ona mówi, wierzę. Ja mówię, brawo. Brawo. Nareszcie narodziłaś się z Bożego Ducha. Nareszcie. Nareszcie. Wierzyłaś, że Chrystus stał z martwych ciał. Oto powiadam wam, to powiadam wam w przypowieściach. Nadchodzi godzina, gdy już nie w przypowieściach będę do was mówił, lecz wyraźnie o Ojcu oznajmię wam, kiedy to się stało. W momencie, kiedy Duch Święty w nich wstąpił, już nie ma przypowieści. Duch Święty nie rozmawia z nami w przypowieściach. Czemu On nie rozmawia w przypowieściach? Bo On nie mówi do naszej duszy, tylko do naszego ducha. A nasz duch nie potrzebuje rozmawiać w przypowieściach. W przypowieściach należy głosić do kogo? Do tych, którzy są zewnętrzni. Dokładnie. Tam jest napisane na zewnątrz. Oryginał mówi zewnętrzni. A do zewnętrznych głosimy w przypowieściach. Do zewnętrznych czy do jakich? Do tych, którzy przebywają w duszach swoich. Kto to są ci zewnętrzni? To są przede wszystkim ludzie, którzy są na świecie. Ja marzę o tym, żeby ewangeliści więcej w przypowieściach mówili do ludzi. Żeby nauczyli się opowiadać eposy. Po prostu. Zamiast walić jak z automatu do ludzi doktrynę. Doktryna jest dla ludzi duchowych. A przypowieści dla zewnętrznych. I czasami trzeba do ludzi mówić w przypowieściach, a nie tylko walić z karabinu, z doktryny. Rozumiecie? Stąd, jak się śpiewa, na przykład, to się śpiewa przypowieści. A te piosenki różne, co się śpiewa, to są w ogóle jakieś tam przypowieści. Jakieś opowiada się. I dobrze to włączyć do swoich ewangelizacji. Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a mówię was, że ja prosić będę Ojca za was. Rozumiecie, co to za tekst jest? Owego dnia w imieniu moim prosić będziecie, a nie ja będę prosił. On jakby, to jest bardzo potężny werset. Przez wielu ludzi w ogóle pomijany jako bardzo ważny. On tutaj się miksuje. Zobaczcie, on przez cały czas jest tym pośrednikiem. On wie, że jeszcze ma wykonać te swoje dzieło na zasadzie śmierci, zmartwychwstania, a potem i tego wstawiennictwa ustawicznego, co jest jego rolą. Natomiast on się jakby miksuje, tak, z bycia tym pośrednikiem jakby bezpośrednim. On mówi, gdy uwierzycie we mnie, to macie stały dostęp do Ojca. Nie musicie
nawet o mnie wspominać. W ogóle o mnie wspominać nie musicie. Mnie tam już w tym układzie nie ma. Rozumiecie? To jest wasze zjednoczenie z Ojcem. Nic tam nie ma między wami, nawet mnie. To jest mocne. Nie, oni powiedzą, nie ja będę prosił, nie ja wam to załatwię. Nie ja. Ja was wprowadzę w tą relację. Ja was w to wprowadzę. Wiecie, jak byłem w świecie i miałem takiego, takich w zasadzie dwóch mentorów moich, którzy nauczyli mnie zarabiać pieniądze. I oni robili coś, co właśnie przeczytałem potem w Biblii o tym, nie? Obydwa mnie lubili i oni postępowali ze mną w ten sposób, że oni poznawali mnie bezpośrednio z ludźmi różnymi. I ja robiłem interesy nie przez nich już później. Rozumiecie? Oni mnie wprowadzili w pewne środowisko, poznali mnie z takim człowiekiem, z takim i to były już moje znajomości z tym człowiekiem. Tamtego mentora mojego już tam nie było w tym układzie. Oni to robili z sympatii dla mnie. Bo mnie lubili, bo mnie szanowali, to oni mnie wprowadzali w takie rzeczy. Ja potem zacząłem o tym czytać w piśmie, mówię, kurczę Boże, to jest najwyższa forma w ogóle takiej praktycznej miłości tego Jezusa do człowieka. Właśnie w ogóle on komunikuje tego człowieka z Bogiem. I sam jakby w cudzysłowie wychodzi z tego układu, tak to nazwijmy sobie na potrzeby tego kazania, dając człowiekowi absolutną swobodę, bez potrzeby nawet wspominania Jego jako tego, który to załatwił. Rozumiecie, jaka głębia zjednoczenia? Rozumiecie, jaka głębia zaufania? A człowiek, kurczę, nie korzysta z tego. A człowiek ciągle szuka jakby tego ratownika. Ja w ogóle zauważam, że masa chrześcijan to ciągle ma Jezusa jako tego ratownika. Ciągle dla nich ten Jezus, którego poznali na początku swojej drogi, to jest dla nich najbardziej taki jakby aktywny ciągle w życiu. To tak po Piotrowemu ciągle. Panie ratuj, Panie ratuj, Panie ratuj. Rozumiecie? Panie przebacz, Panie przebacz, Panie przebacz. Ratuj, przebacz, ratuj, przebacz. W ogóle ten Jezus Zbawiciel taki, wiecie o co chodzi? Ale Jezus Zbawiciel, on się wycofał. Jezus Zbawiciel wykonał robotę. Tu odważnie mówi, podeszliście do tronu łaski. Sami. W ogóle. Zobaczcie, wiecie do czego to nas prowadzi? Do tego, o czym mówiłem w niedzielę. Do głębokiego w ogóle pokochania siebie i zrozumienia, jakim jestem ważnym człowiekiem. Cóż to za waga jest dziś moja? I zaakceptowanie tego faktu. Albowiem sam Ojciec miłuje was, dlatego, że wyście mnie umiłowali i uwierzyli, że ja od Boga wyszedłem. Zobaczcie, on mówi, to jest miłość Boga do człowieka, oparta na tym, że on, że ten człowiek pokochał tego Jezusa, a pokochał go w ten sposób, że uwierzył mu. To jest wystarczające dla tego. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Jasno do nich mówi. Rzekł już sobie, oto teraz wyraźnie mówisz i żadnej przypowieści nie powiadasz. Teraz wiemy, że Ty wszystko wiesz i nie potrzebujesz, aby Cię ktoś pytał, dlatego wierzymy, żeś od Boga wyszedł. Zobacz.
Nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał, dlatego wierzymy. Jeśli ty uwierzysz, że Bóg nie potrzebuje twojej jakby pełnej werbalizacji w każdej dziedzinie życia różnych pytań. Jeśli ty w to uwierzysz, że to, co się dzieje w twoim życiu, to z automatu, ponieważ chodzisz w Duchu Świętym, powoduje generowanie odpowiedzi. Odpowiedzi na sytuacje, które się dzieją, nawet jeśli nie pytasz. Jeśli ty będziesz wierzył w to, że idziesz sobie przez życie i nawet nie wiesz, co cię spotka, ale jesteś pewny, że w sytuacji każdej, która cię spotka, będziesz miał wyraźną dyrektywę, to ty będziesz odnosił sukces. Ty musisz w to wierzyć dziś. Ja w ogóle wierzę w to dziś, że nie ma na mojej drodze do końca moich dni takiej sytuacji, ona się nie wydarzy, w której ja nie będę, tak, przez Boga poinformowany wcześniej, tak, jak mam z niej wybrnąć. Ja dziś w to wierzę. Ja dziś wierzę, że są przygotowane wszystkie odpowiedzi na niezadane przeze mnie pytania. Ja dziś w to wierzę. Stąd się nie boję, że coś mnie zaskoczy. W ogóle co mnie to obchodzi, że coś mnie zaskoczy? A w ogóle co mnie to obchodzi, że coś się wydarzy w moim życiu? A co mi się nie wydarzyło w życiu, to dzisiaj jest plan wyjścia. I ja wierzę w ten plan wyjścia. I ja wierzę w ten plan wyjścia. Nie potrzebujesz, aby cię ktoś pytał, dlatego wierzymy. Odpowiedział im Jezus, teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, owszem już nadeszła, że się rozproszycie. Każdy do swoich i mnie samego zostawicie. Lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. On im pokazuje, że wiara ich w Jego słowa przejdzie próbę. On im pokazuje, prorokuje im tutaj, że oni się wysypią wszyscy. Do czego On ich prowadzi? Co te słowa znaczą dla nas? One nas uczą, żebyśmy weryfikowali naszą wiarę. Czy rzeczywiście, tak, jesteśmy pewni? Czy rzeczywiście jestem pewny? Bo pewny to pewny. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. On im pokazuje, że to, co będą przechodzić niebawem, będzie bardzo trudne. Ale jednocześnie mówi, ja dałem wam pokój. Znowu wierzcie, zauważcie, non-stop pcha ich do wiary. Non-stop. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Tu się zaczyna coś, co oni nazywają arcykapłańską modlitwą Jezusa. W zasadzie zapis, jedyny zapis w Piśmie Świętym, tego rodzaju zapis modlitwy Jezusa. Bardzo ciekawa modlitwa. Sam początek, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Po pierwsze, zauważcie, co robi. Modli się do Ojca. To naprawdę dla Niego jest Ojciec. Pamiętajcie, że mamy do czynienia z człowiekiem. Utożsamiajcie się z Nim teraz.
To ojciec dla niego. Modli się do ojca, nie modli do kogoś innego. Dwa, zobaczcie, co on mówi. Nadeszła godzina, uwielbi syna swego. W ogóle on siebie uważa za syna. Ma pełne przekonanie, że jest synem. To jest ważne. Mówi dalej tak. Uwielbi syna, aby syn uwielbił ciebie. Sam początek informujący o tym, o co chodzi w miłości. Ty zrób, Boże, pierwszy ruch. Boże! Daj mi przeżyć to, jak mnie kochasz, abym mógł kochać ciebie. Czy w ogóle rozumiecie głębię zagadnienia? Ilu z was oskarża o diabeł, że słabo kochacie Boga? Wszystkich? No. Chyba wszystkich nas oskarża. A to jest jasna odpowiedź w ogóle. Jezus jasno mówi, uwielbij mnie, to cię uwielbię. Zrób to pierwszy. Zrób pierwszy ruch. Wiecie, do kogo należy pierwszy ruch? Do Niego. Brak ci czegoś w życiu? Masz jakiś brak wewnętrzny? Pierwszy ruch należy do Boga zawsze. Nie do ciebie. Zawsze do ciebie drugi ruch. On musi pierwszy ruch wykonać. To jest Bóg. Zawsze z przodu. To nie wolno mu tego odbierać. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, w ogóle ciekawie się modli, bo nie mówi tak, jak mi dałeś władzę nad wszelkim ciałem. Jak mu dałeś władzę, w ogóle to jest niesamowicie ciekawe, bo on zaczyna tutaj rozróżniać między sobą przed wcieleniem i sobą po wcieleniu. To jest niesamowite, w ogóle zobaczcie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, temu synowi w ogóle, nie? Ale on się modli jako duch tutaj. To jest modlitwa ducha. Jak mu dałeś władzę. Spróbuj się tak kiedyś pomodlić? Spróbuj się tak pomodlić. Zobaczcie, co się będzie działo. Pomódl się i powiedz jako duch. Powiedz, Boże, jak mu dałeś pracę, to go prowadź w tej pracy teraz. Jak mu dałeś, Boże, małżeństwo, to go prowadź w tym małżeństwie. Jak go stworzyłeś kobietą, Ojcze, to ucz ją, jak ma być najlepszą kobietą. Bierzcie z niego przykład. On się modli jako duch. Siebie w ciele stawia jako obiekt. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem. Zobacz, władza nad wszelkim ciałem. I teraz kto ma tą władzę nad wszelkim ciałem? Nie on jako duch, tylko on jako człowiek. Rozumiesz, że posiadasz władzę nad ciałem? Masz nad ciałem władzę. On mówi, że Syn Człowieczy miał władzę nad wszelkim ciałem. Oczywiście, czy ciało mogło mieć swoje zdanie? Mogło. I mogło się przeciwstawić, bo ciało ma prawo do przeciwstawienia się. Ale On miał władzę nad wszelkim ciałem. Czy ty wierzysz, że masz władzę nad wszelkim ciałem? Spójrz na to. No to chodzi o to, do czego cię mają zaprowadzić takie teksty. Czy masz władzę nad ciałem? To nie jest napisane, że masz władzę nad duszą, nad myślami, nad emocjami. Rozumiesz? Na takich zasadach w ogóle, że możesz u kogoś to ułożyć, ale masz władzę nad ciałem. Najpierw nad swoim, a też nad cudzym. Jeśli ktoś ci da pozwolenie. Aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. Mówi tu o sobie. A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie. Zobaczcie. Żywot wieczny
połączony w sposób bezpośredni z poznaniem Jego jako Boga. Poznali Ciebie, mają żywot wieczny. Nie poznali, nie mają żywota wiecznego. Ja dzisiaj słuchałem takiego księdza. W takim nurcie przebudzeniowym ten ksiądz jest. W katolickim nurcie przebudzeniowym nawet się nazywają ruch wiary. Się nazwali. Tam jest dużo, same te ikony katolickie takie są nasze tam. Ja go słuchałem. I to w ogóle bardzo szczery chłopak, nie? On tam głosił 13 minut, nie? Jak on zapętlił nowe narodzenie w te 13 minut. Mówię, Chryste jedyny, mistrz świata. Już nawet w pewnym momencie, w jakiejś 7 minucie mówię, kurczę, pójdzie w odpowiednią stronę ten chłop. Aż się cieszyłem na tego księdza. Mówię, kurczę, pójdzie. Nie poszedł. Skręcił w stan emocjonalny, człowieku, rozumiesz? I cholera jedna z tego wyszła. Mówię, Boże, czy naprawdę ci ludzie nie poznali Ciebie? Czy naprawdę ci ludzie w ogóle, bo tam kilku ich przesłuchałem, oni naprawdę nie poznali Ciebie? W ogóle, bo to jest aż szok. Wiecie co chodzi? Jedna z takich obecnie w Polsce największych struktur przebudzeniowych katolickich jest ten ruch wiary. Bo to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie. Tam w ogóle nie ma zapętleń później, rozumiecie? Ludzie mogą mieć jakieś tam problemy dalej duszewne swoje, ale to jest nieważne. Na poziomie podstawowym nie ma zapętlenia. No poznałem Boga. I koniec. I mam tam swoje za kołnierzem i tak dalej, ale w ogóle to jest pewne, jak 2 razy 2 jest 4. To jest pewne. Nie ma tam żadnych niepewności. Nie w tym. Mogę mieć różne niepewności w życiu, a nie w tym mam niepewności. Bo poznałem Go. Spotkałem się z Nim. Jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. On zawsze tutaj podkreśla w ogóle to, że nie ma innej możliwości, tylko przez Niego. Nie? Ja Cię uwielbiłem na ziemi. Dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. A teraz Ty mnie uwielbi, Ojcze, u Ciebie samego na tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. On tutaj mówi o tym, że był, zanim powstał świat. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. On w ogóle, nie wiem, czy widzicie, opowiada historię, ta modlitwa to jest historia Jego funkcjonowanie tutaj. On w ogóle inaczej się nie modli. Zobaczcie, czym jest modlitwa. On jakby zdaje raport. Widzicie, jaka to jest modlitwa? On zdaje raport. On cały czas mówi prawdę. Zdaje raport. Przeciwna ta modlitwa. Zobaczcie, w tej modlitwie nie ma jakichś takich nie wiem, czy tutaj zauważycie, tutaj nie ma żadnych opisów trudności różnych. Zauważyliście? Przecież on miał cholernie dużo trudności. On jakby nie mówi o tych trudnościach. Zauważyliście? On jakby zdaje raport. Po to przyszedłem, to zrobiłem, to wykonałem. Kocha go posłuszeństwem, jak człowiek. On kocha go posłuszeństwem.
Teraz poznali, że wszystko, co mi dałeś, od Ciebie pochodzi. No powiada tu. Albowiem dałem im słowa, które mi dałeś i oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem i uwierzyli, że mnie posłałeś. Jak ja to w ogóle czytałem już po raz, nie wiem, setny, czy któryś, mówię, Boże, co to jest? Co to jest za raport? On jakby raportuje swoje życie. I teraz zobaczcie. To jest ten moment. Ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I uwielbiony jestem w nich. On w ogóle w tych kilku zdaniach określa, że On ich zaabsorbował w siebie. On zaabsorbował ich. On tutaj mówi, że już w pewnym sensie oni i ja to jesteśmy jedno. A On wcześniej mówi, tak? Wpuść mnie tam, w cudzysłowie, tak? Przyjmij mnie do tej chwały, która była moją przed założeniem świata. To teraz z kim On tam wchodzi do tej chwały? Ze wszystkimi, których zaabsorbował. On mówi, proszę wpuść mnie z nimi. Wpuść mnie z nimi tam. Z nimi mnie wpuść. Z tymi wszystkimi, którzy we mnie uwierzyli. Wpuść mnie tam. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty. Zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. Dopóki, tutaj też jest ciekawe, bo ten werset jest często brany przez różnych ekumenicznych ludzi i określany jako modlitwa, żeby wszyscy byli jednością, żeby chrześcijanie się jednoczyli. Ale ten werset o tym nie mówi. On mówi o tym, żeby oni byli jedno z Bogiem, tak jak Jezus jest jedno z Bogiem. To jest ta prośba Jezusa do Ojca. Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś i strzegłem, i żaden z nich nie zginął oprócz syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz do Ciebie idę i mówię to na świecie, aby mieli w sobie moją radość w pełni. Ja dałem im słowo Twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. On modli się i ogłasza ochronę nad nimi. On wtedy, w tej modlitwie, powierzył wszystkich narodzonych z Bożego Ducha ludzi pod ochronę. Pod taką ochronę, pod jaką ochroną był On. Rozumiecie? Zakończymy na tym, bo już się tam zbierają ludzie. Chciałbym, żebyście to studiowali i spróbowali modlić się jak On.